Mamy równanie 3 czwarte x dodać 2 jest równe 3 ósme x odjąć 4. Możemy po prostu rozwiązać to od początku tak samo, jak rozwiązywaliśmy do tej pory. Zgrupować podobne wyrażenia ze zmienną x po lewej stronie, a wyrażenia ze stałymi liczbowymi po prawej stronie. Dodawanie i odejmowanie ułamków wprowadza zamieszanie. Zamierzam na samym początku pomnożyć obie strony równania przez pewną liczbę, tak, by pozbyć się ułamków. Jaka jest najmniejsza liczba, przez którą możemy pomnożyć ułamki po obu stronach, tak, by przestały być ułamkami i stały się liczbami całkowitymi? Tą liczbą jest 8. Pomnożę obie strony równania przez 8. Pytacie się skąd 8? Ma to związek z pytaniem, jaka jest najmniejsza wspólna wielokrotność 4 i 8. Najmniejsza liczba podzielna zarówno przez 4, jak i przez 8 to 8. Jeśli pomnożycie przez 8, pozbędziecie się ułamków. Zobaczymy zatem, co się stanie. 8 razy 3 czwarte to to samo, co 8 razy 3 w liczniku i 4 w mianowniku. Policzę to z boku. To to samo, co 8 razy 3 w liczniku i 4 w mianowniku, co z kolei równa się 8 dzielone przez 4, to po prostu 2. Jest to 2 razy 3, czyli 6. Mamy zatem po lewej 8 razy 3 czwarte x równa się 6x i następnie 8 razy 2 równa się 16. Zapamiętajcie, że kiedy mnożycie obie strony lub jedną stronę równania przez liczbę, musicie pomnożyć przez nią wszystkie wyrazy. Używamy rozdzielności mnożenia względem dodawania i odejmowania. Zatem 6x dodać 16 po lewej stronie równa się 8 razy 3 ósme. To dość proste. Ósemki się skrócą i zostanie nam 3x. Następnie 8 razy minus 4 równa się minus 32. Uprościliśmy sobie równanie. Pozbądźmy się tego 3x z prawej strony. By to zrobić, odejmujemy 3x od obu stron. To najlepszy sposób na pozbycie się 3x z prawej, jaki przyszedł mi do głowy. Po lewej stronie równania mamy 6x odjąć 3x wynosi 3. 6 odjąć 3 to 3. Mamy 16 równa się 3x odjąć 3x, czyli te wyrazy nam się skracają i zostajemy z minus 32. Pozbądźmy się 16 z lewej strony. Odejmiemy 16 od obu stron równania. Lewa strona równania zmienia się. Macie to 3x tutaj. Te szesnaście się skracają, nie musicie nic pisać. To się równa minus 32 odjąć 16, czyli minus 48. Otrzymujemy zatem 3x jest równe minus 48. By wyłączyć x, możemy po prostu podzielić obie strony tego równania przez 3. Dzielimy obie strony równania przez 3. Lewa strona równania 3x dzielone przez 3 daje po prostu x. O to chodziło w dzieleniu obu stron przez 3. Po prawej stronie, minus 48 dzielone przez 3 daje minus 16. Minus 16. I gotowe. x równa się minus 16. To nasze rozwiązanie. Upewnijmy się zatem, że spełnia ono równanie. Początkowe równanie nie miało tych ósemek z przodu. Podstawmy zatem do początkowego równania. Mamy 3 czwarte razy minus 16 dodać 2, co musi być równe. Co musi być równe 3 ósmym razy minus 16 odjąć 4. 3 czwarte z 16 to 12. Możecie to sobie wyobrazić w ten sposób. Ile to 16 dzielone przez 4? To 4. Pomnożcie to przez 3, wychodzi 12. Po prostu mnożenie ułamków. Będzie to minus 12. Mamy minus 12 dodać 2 po lewej stronie. Minus 12 dodać 2 równa się minus 10. Lewa strona to minus 10. Ile równa się prawa strona? Mamy 3 ósme razy minus 16. Jeśli podzielimy minus 16 przez 8, otrzymamy minus 2 razy 3. Da nam minus 6. Zatem minus 6 odjąć 4. Minus 6 odjąć 4 równa się minus 10. Jeśli x jest równe minus 16, spełnia równanie. Obie strony równania wynoszą minus 10. To wszystko.